Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym, 92. już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat tego, jak firmy podchodzą do sprawy pokrycia kosztów związanych z pracownikiem pracującym zdalnie. W ostatnim tygodniu rozpoczęły się przygotowania do wprowadzenia pracy zdalnej do kodeksu pracy na stałe. Jest to związane z tym, że 7 września wygasają przepisy tymczasowe wprowadzone przez tarcze antykryzysowe, które pozwalają skierować pracownika do pracy zdalnej na podstawie nawet ustnego polecenia pracodawcy. Jeżeli natomiast te przepisy wygasną, będą musiały się pojawić nowe zapisy i te zapisy już podlegają konsultacjom społecznym i jednym z tematów, który jest w tym momencie omawiany, jest kwestia tego, co i w jaki sposób należy pracownikowi zapewnić od strony finansowej, żeby mógł pracować z domu i nie tracił na tym dodatkowych pieniędzy. Ponieważ praca z domu oznacza dodatkowe zużycie prądu, oznacza być może pojawienie się konieczności zakupienia biurka, konieczności zakupienia krzesła biurowego, być może pracodawca zapewnia laptop, ale nie zapewnia klawiatury itd., itd. Jeżeli te zapisy się pojawią, to przynajmniej na dzisiaj opinia jest taka, że wszystkie te sprawy powinny zostać rozstrzygnięte przez regulamin pracy, który powinien pojawić się u każdego pracodawcy i powinien zawierać zapisy związane z pracą zdalną. I taka jest sytuacja prawna na dzisiaj w Polsce, że w ten sposób zapisy są przygotowywane. Oczywiście projektu jeszcze nie ma. Natomiast jak to wygląda na świecie? Jeszcze w maju Google stwierdziło, że będzie dopłacało każdemu pracownikowi $1000 albo ekwiwalent w lokalnej walucie do tego, żeby mógł zakupić właśnie jednorazowo biurko, krzesło czy inne wyposażenie do domu, które jest mu potrzebne do wykonywania efektywny sposób pracy zdalnej. Kilka dni temu Uber powiedział również, że jego pracownicy będą pracowali zdalnie co najmniej do połowy 2021 roku, tak jak Google. Natomiast Uber powiedział, że poza pokryciem kosztów związanych z eksploatacją mieszkania pod względem pracy biurowej, to dodatkowo Uber będzie dawał stypendium czy ekwiwalent w kwocie $500 dla każdego pracownika, tak żeby pracownik mógł właśnie wyposażyć sobie swoje miejsce pracy zdalnej. A jak wygląda to w Waszym wypadku? Czy Wasze firmy pomogły Wam w jakiś sposób urządzić swoje własne biuro? Czy dały na przykład komputer? Czy podpisały z Wami umowy użyczenia komputera prywatnego do celów służbowych? Powiedzieli zarządzający, weźcie sobie monitor i komputer z biura, weźcie sobie nawet biurko i krzesło, czy powiedzieli, radźcie sobie sami, macie pracować, trochę nas nie interesuje to w jaki sposób. Czy pracodawcy są bardziej po jasnej, czy po ciemnej stronie mocy? Dajcie znak w komentarzach na dole. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia jutro. Na razie.